kiedy patrzymy do Bożego Słowa, to każdy z nas, każdy, który narodził się na nowo, staje się sługą Bożym. Każdy z nas jest coś obdarowany. Jeżeli nie masz 5 talentów, chcę ci powiedzieć, że talent to była waga złota lub srebra, która wynosiła 34 kilo. Ten, który miał 1 talent, to był bogacz, słuchajcie. To był pan. Stać go było naprawdę na wystawne życie, na dom, powóz, służbę i w ogóle. On dostał 1 talent i go zmarnował. Ty i ja dostajemy przynajmniej 1 talent i nie możemy go zmarnować. Jesteśmy sługami. List do Kolosan wyraźnie nam o tym mówi, że pamiętacie, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie tak jak dla Pana. Gdyż Chrystusowi Panu służycie. Gdyż Chrystusowi Panu służycie. W liście do Rzymian w 10 rozdziale jest napisane takie słowo, jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli. A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli. A jak mają usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje. A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani. Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Tak więc chciałbym, żebyś pomyślał o sobie, żebyś pomyślała o sobie. Jestem sługą, służebnicą Pana. Należę do Chrystusa. Oddałam Mu swoje życie. I oto przyjdzie taki czas, On mnie powołał do konkretnego zadania. On mnie obdarował, On mnie wyposażył. I przyjdzie taki czas, że ja będę musiał zdać przed Panem rachunek z tego, co z tym zrobiłem, czym Bóg mnie obdarował. I możemy różnie próbować się tłumaczyć, ale pamiętacie, ten jeden też się tłumaczył z tym, który zakopał te swoje 34 kilo złocie czy srebrze. Mówi, Panie, nic nie straciłem. A Pan mówi, ale ile zyskałeś? Mówi, nic. Oto widzimy, że Bóg oczekuje, że ty i ja będziemy dobrymi zarządcami, ekonomami, tym, czym On nas obdarował. I na początku mówiłem, że ten, którego Bóg używa, właściwie to Oswald Smith tutaj na to, zwracając jakby, koncentrując się na tych, którzy są głosicielami słowa, którzy są na pełnym etacie, ale myślę, że śmiało możemy to zaadoptować do życia każdego z nas. Bo przecież Jezus powiedział, najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Ja wiem, że wykonujemy różną pracę, różne zawody, różnie jesteśmy zaangażowani, ale nie możemy zapomnieć, że takim priorytetem w naszym życiu jest służba żywemu Bogu, któremu oddaliśmy nasze życie. A więc bądź skoncentrowany na celu, który Bóg tobie wyznaczył, na zadaniu, które Bóg tobie wyznaczył. Moi drodzy, bywa bardzo często tak, że osoby, które są częścią Kościoła, narodzone są na nowo, należą do Chrystusa, często nie wiedzą, do czego szczególnego Bóg ich powołał. I musielibyśmy zrobić kilka może wykładów, nauczania Bożego Słowa, żebyś mógł zorientować się, aha, to jest to, czemu szczególnie, jakby w jakim kierunku powinienem pójść, usługiwać, bo w tym widzę moje obdarowanie. Ale wiedz jedno, że jeżeli masz otwarte serce, aby służyć Bogu i angażujesz się, czy dostrzegasz wszelką lukę, gdzie możesz zrobić coś pożytecznego, to przyjdzie moment, że zobaczysz sam, co jakby najbardziej ciebie absorbuje, fascynuje, sprawia ci radość i będziesz widział, że Bóg cię w tym błogosławi i to będzie taki sygnał, to jest to miejsce, to jest to zadanie, które Bóg mi wyznaczył. Bądź skoncentrowany, miej ten wyraźny cel. Myślę, że takim głównym celem nas, Bożego dziecka, jest to, abyśmy głosili Chrystusa, dawali świadectwo o Chrystusie, kim On dla nas jest i co On może uczynić w życiu drugiego człowieka. Nie ma ważniejszego zadania na tej ziemi, jak to, żebyśmy szli do tych, którzy są wokół nas i dawali im świadectwo o Chrystusie z całą siłą przekonania, tak aby
ich zaprosić, zachęcić do tego, aby pojednali się osobiście z Bogiem. I pamiętaj, to jest nasz główny cel. Cokolwiek byś nie robił, celem i zadaniem podstawowym jest głosić Chrystusa, dawać świadectwo i wzywać ludzi do pojednania się z Bogiem. A więc ma on cel. Mąż, którego Bóg używa, to jest ten, który usunął grzech ze swojego życia. Inaczej mówiąc, nie pozwala, aby jakikolwiek grzech zadomowił się w jego życiu. Kłamstwo, cudzołóstwo, nieczystość, złość, zazdrość, jakieś inne rzeczy, brak przebaczenia. Jeżeli tylko Boże Słowo i Duch Święty ci to pokazują, powinieneś natychmiast to usunąć i prosić i liczyć na Bożą łaskę i Bożą moc, że Bóg pomoże ci to usunąć, że nie jesteś w tej walce z grzechem sam. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, gdyż grzech nad wami nie będzie panował. Dlaczego? Bo nie jesteście już pod zakonem, ale pod łaską. Zakon mówił, jak masz zrobić, ale nie dawał ci żadnej mocy. Ale łaska Boża mówi, jak masz zrobić, czego się masz wystrzegać, co masz zostawić. Ale Bóg w swojej łasce udziela przez Ducha Świętego moc, abym mógł tak zrobić. Nie jestem sam. A więc liczymy w tym uporaniem się, pokonaniem z grzechem nie na siebie, nie na własną moc, chociaż musi być moja determinacja i moje pragnienie, to jednak liczę o to, On, Pan, da mi siłę i daje moc, abym mógł przezwyciężyć to. Ten, którego Bóg używa, oddał się w zupełności do dyspozycji Boga. To, co mówiliśmy tydzień temu. To jest człowiek, którego ja abdykowało i nie pozwala swojemu ja na nowo zająć pierwsze miejsce w jego życiu, bo na tronie Bożego dziecka zasiadł Jezus Chrystus. Nawrócenie polega na tym, że ja abdykuję, moje ja, już nie ja, ale chcę i uznaję, że to Jezus jest moim Panem i chcę Go naśladować, chcę żyć tak, aby się Jemu podobać. Na tym polega nawrócenie. Odwracam się od grzechu, porzucam i idę za Chrystusem, tak jak mówi Jego święte słowo. Jeśli chcę, żeby był człowiekiem, mąż, którego Bóg używa, to taki mąż, taka niewiasta, taki człowiek, który nauczył się bojować w modlitwie. Słuchajcie, służba w Kościele jest służbą duchową. Właściwie wszystko ma wymiar duchowy. Nawet posiłek jest w jakimś sensie wymiarem duchowym, bo dziękujemy Bogu za to, że daje nam codzienny chleb, prawda? Wiemy, że to nie jest po prostu tak sobie, że ten chleb jest, ale że on jest podarowany nam od Boga. A jeżeli nie wierzycie, to jedźcie tam, gdzie jest susza, gdzie nie ma deszczu, gdzie są problemy, gdzie ludzie chodzą głodni, niedożywieni i tak dalej. I wtedy zobaczymy, że pogoda, te warunki sprzyjające są wyrazem Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa i Bożego działania. Tak więc człowiek, którego... Jeśli chcesz być używany, chcesz, żeby Bóg cię błogosławił w każdej dziedzinie twojego życia, a szczególnie w służbie w Kościele. Jeżeli chcesz, żeby Bóg cię błogosławił w zwiastowaniu, w świadectwie, za tym musi stać modlitwa. Dlatego, że modlitwa ma ten wymiar duchowy i w modlitwie ja mówię tak, Boże, ja sam nie dam rady. W modlitwie mówisz Bogu, że nie liczysz na siebie, ale liczysz na Boga. Nie wyobrażam sobie nauczyciela szkółki niedzielnej, który nie modli się o grupę swoich dzieci. Nie wyobrażam sobie nauczyciela szkółki niedzielnej, który od czasu do czasu nie pości i nie modli się o swoją grupę za każde dziecko, które jest w tej grupie. Nie wyobrażam sobie kaznodzieje, który nie modli się, nie pości o zgromadzenie, o lud Boży, o tych, którzy są mu powierzeni. Nie wyobrażam sobie starszego zboru, diakona, czy kogokolwiek, który chce tu śpiewać, który zaniedbuje modlitwę. Albo który cokolwiek chce robić, sprzątać, służyć w kawiarence, gdziekolwiek. Zgodzicie się ze mną? We wszystkim, dlatego że służba w Kościele nie jest to nie polega to na zasadzie moich własnych sił i możliwości. My wiemy, że potrzebujemy Bożego błogosławieństwa we wszystkim, co robimy. Módl się całym sercem.
Moi drodzy, ja przypominam takie świadectwo młodego człowieka, który ukończył szkołę biblijną i który miał takie głębokie przekonanie i słowo od Pana. I on mówił tak, ja wiem, że Bóg powołał mnie do głoszenia słowa. Ja będę głosił Słowo Boże. No i jakiś z pastorów zboru zaprosił. To jest autentyczne wydarzenie. Ten człowiek jest powszechnie znany. I zaprosił go któryś z pastorów, żeby przyjechał i usłużył, pomagał mu w pracy zborowej. No i zapukał do drzwi pastora, w końcu przyjechał. No i pastor mówi, otwiera drzwi, mówi, jak ja się bardzo cieszę, że już jesteś. Akurat siostra, która sprząta, nie może sprzątać i potrzebujemy kogoś do sprzątania. Wiecie, jak on to usłyszał, to stanął w tych drzwiach, mówi, ale ja skończyłem szkołę biblijną, ja mam powołanie do głoszenia słowa. Mówi, to ja dziękuję, odwrócił się i poszedł. Stanął na dworcu, ale zaczął się modlić. Albo Bóg zaczął do niego mówić. Wiesz, jeśli się nie modlisz, będziesz działał w sposób cielesny, będziesz działał według swoich ambicji, według swoich pragnień, ale nie będziesz woli Bożej. Jesteś powołany, aby być sługą, służyć, nie znaczyć, ale służyć. Amen? Każdy z nas. Jest ta wielka pokusa, żeby siebie wyeksponować. Ale to już nie ja, ale Jezus jest na tronie. Zdecydowałem się, że będę Mu służył tam, gdzie On mnie poprowadzi. Bóg zaczął do niego mówić. Wróć z powrotem i przyjmij to. I on wrócił. I zapukał jeszcze raz. I pastor otworzył. I mówi, wiedziałem, że wrócisz. I zabrał się za sprzątanie. Za odkurzanie, za wycieranie kurzy. Zabrał się za tą rzecz, aby służyć, aby pokazać, że jego serce, jego pragnienie jest służyć Bogu wszędzie tam, gdzie jest potrzebny, gdzie jest potrzeba i on będzie służył Bogu. Ja mówię często tak, że ci pastorzy są tacy złośliwi czasami. On tak chodził, ten pastor, i tak sprawdzał na pianinie, na parapecie. Mówi, postaraj się. I on służył. Wiecie, pierwsze był w nim takie, no co on tu robi, co to ma znaczyć? Ale nagle Bóg zaczął nad nim pracować i on pozwolił Duchowi Bożemu i Słowu Bożemu nad sobą pracować. Zaczął modlić się, kiedy odkurzał. Zaczął modlić się, kiedy ustawiał krzesła, bo one nie mogły być jedno tak, drugie tak, wiecie, bo to ten został. Nie, on przyszedł, on miał wszystko dokładnie poukładać. Ma być porządek w domu Pana. Pod każdym względem, tak? Bo to jest dom Pana. I zaczął się modlić. I zaczął się modlić. Boże, błogosław tą osobę, która tu usiądzie w tygodniu, w niedzielę. I zaczął się modlić. A pastor jak zwykle głosił i nagle coś się zaczęło dziać w zgromadzeniu. Jak przedtem ludzie tak nie reagowali, nagle ludzie zaczęli reagować, zaczęli się nawracać, zaczęli doświadczać Bożej łaski. I pastor mówi, no, ale moje kazania są mocne. Kochani, jak bardzo ważne jest, żebyśmy się każdy modlili. Modlili o zgromadzenie. Bo to jest nasza służba, nasza posługa, aby Duch Boży, aby Słowo Boże działało, aby Duch Boży dotykał każdą osobę, która przychodzi. I nie może ciebie zabraknąć. I nie możesz powiedzieć w domu, jestem tak zagoniony, że nie mam czasu. Bądź człowiekiem modlitwy. Idź na kolana i wołaj do Boga. Wyrwij z tego swojego dnia czas, który czy to będzie 10 minut, czy 15. Zamkniesz drzwi, wyłączysz telefon. Pastor Jongicz robił coś takiego. Zamykał się w biurze. Wyłączał telefon. A jak dzwonił nawet prezydent, czy minister, to jego żona mówiła tak, jest bardzo teraz zajętym. Ma rozmowę z kimś bardzo ważnym. Amen. Halleluja. Co to znaczy modlić się? Co to znaczy poruszać różne sprawy? I kiedy pastor już widział, że on tak dobrze sobie radzi z tym sprzątaniem, mówi, wiesz, teraz brakuje nam kogoś do najmłodszej grupy, do niemowlaków w zborze.
idź zajmij się tymi niemowlakami. Wyobrażacie sobie młodego mężczyznę, który nie jest żonaty i który teraz ma przewijać i tulić i może jeszcze flaszkę dać temu niemowlakowi. Ale on to robił. Nie narzekał. Nie mówi, nie, on to robił. On już doświadczył czegoś tutaj, Bóg zaczął do niego mówić, on brał te niemowlaki, jak płakały, on je kołysał, on je tulił, karmił, a matki tak patrzyły, ciekawe, że u ciebie nie płacze, a u mnie płacze. Kochani, nastawienie sługi, człowiek modlitwy, który się modli o to, co robi, cokolwiek, cokolwiek byśmy nie robili. A później przyszedł czas, że pastor mówi, teraz wygłosisz kazanie. I do dzisiaj głosi. Ale nie powiem wam, kto to jest. Może kiedyś. Nie jest to może jakąś wielką tajemnicą, ale znacie go doskonale. Autentyczna historia. Jeśli chcesz, żeby Bóg cię używał, musisz się modlić. Musisz przyjść do Boga. Słuchajcie, nie ma duchowego zwycięstwa bez boju modlitwy. Ja mówię bój modlitwy. Nie modlitwa, Panie, pobłogosław mnie tam i amen. Panie, pobłogosław to jedzenie. Przy jedzeniu jeszcze możesz. Wiesz, przy jedzeniu nie mówimy kazań, nie? Nie zwiastujemy Ewangelii. Mówimy, Panie, dziękujemy Ci za to, ale kiedy się modlisz. Pamiętacie, Jezus mówił w pewnym momencie do uczniów, czy nie mogliście ze mną wytrwać ile? Jednej godziny na modlitwie? Ja nie chcę, żebyś zaczynał od godziny. Ale gwarantuję ci, jeżeli zaczniesz od 10-15 minut, kiedy zaczniesz się rozkoszować obecnością Pana i modlitwą, nie spostrzeżesz się, będzie to już pół godziny. Ale modlitwa nie polega na tym tylko, żebyśmy mówili, ale żebyśmy odbierali od Boga błogosławieństwo, otrzymywali to, o co prosimy. Żebyśmy odbierali zwycięstwo i duchowe przełamania w różnych dziedzinach. Musisz zacząć się modlić. Nie tak po prostu, no, bo trzeba się modlić, ale gdzie wkładasz całą siłę, energię. Boże, zbaw. Boże, ratuj. Boże, wyprowadź. To musi być czasami krzyk serca, krzyk duszy, desperacja. Kiedy Jezus modlił się w Getsemane, on toczył bój. On walczył walkę między posłuszeństwem i nieposłuszeństwem, poddaniem się woli Ojca lub nie, wykonaniem planu, wykonaniem zbawienia lub nie. Pamiętacie, trzy razy Jezus szedł i klęczał i trzy razy wstawał. Nie moja wola, ale Twoja wola, Panie, niech się stanie. Wiecie, czasami w modlitwie to będzie boleć, kiedy Twoje, moje, ja, kiedy nasza wola, kiedy nasze pragnienia będziemy musieli złożyć na ołtarz, powiedzieć dość, dość. Panie, jestem gotów. O takiej modlitwie mówię, która dotyka tronu Bożego i w pewnym momencie ty wiesz, kiedy się modlisz, wiesz, że Bóg odpowiedział pozytywnie, dał ci to, o co go prosiłeś. Albo ci powiedział nie, albo ci powiedział jeszcze nie teraz, ale ty o tym wiesz. Ale wiesz, przychodzi taki moment, że ty wiesz, że sprawa jest rozwiązana. Kochani, był człowiek obłożnie chory, chrześcijanin, który już nic nie mógł zrobić. Już nic nie mógł zrobić, tylko się modlić. Tylko aż się modlić. Aż się modlić. Wiecie, miał taki notes. Nikt o tym nie wiedział. On przynosił różne miejscowości i modlił się. I w tym notesie pisał, w tym momencie Bóg położył na moje serce tą i tą miejscowość, zapisał datę i modlił się. Po jakimś czasie powiedział, Bóg odpowiedział na moją modlitwę i Bóg powiedział, że dotknie się tej miejscowości, zapisał datę. Później Bóg mu dał następną i następną i następną i za każdym razem, po jakimś czasie, Bóg mi powiedział, że będzie tam przebudzenie. I umarł. Wiecie, co się stało? Ktoś wziął ten jego pamiętnik, notatnik. Powiem wam, dokładnie według dat. Przebudzenie duchowe, Boże nawiedzenie zaczęło dotykać te miejscowości, o które on się modlił. Ludzie byli zbawiani,
miejscowości były całe poruszane mocą Ewangelii. Dlatego, że ktoś modlił się modlić, umiał stać, miał takie serce przed Bogiem i tak się modlić, że Bóg odpowiadał na jego modlitwę. O taką modlitwę mi chodzi. O taką modlitwę, że kiedy Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na górę, bo Amalekici zaatakowali Izrael. Pamiętacie 17 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej? Kiedy Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael zwyciężał. Ilekroć te ręce mu opadały, Amalek zwyciężał. Walka trwała przez cały dzień, do zachodu słońca. Ilekroć podnosił i w końcu dobrze, że miał braci koło siebie, którzy rozumieli, co to jest duchowa walka, Arona i Hura, którzy stali i podpierali ręce Mojżesza. Ja sobie wyobrażam tych trzech mężczyzn na górze. Mojżesz trzyma ręce, a drugi tu podtrzymuje i jeden, drugi podtrzymuje z drugiej strony. Mówią, co oni to wyprawiają? Modlą się. Wołają do Boga. I dał Bóg zwycięstwo. Halleluja. Pan Jezus powiedział im podobieństwo, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Że powinni zawsze się modlić. Módl się o każdą sprawę, nawet najdrobniejszą. Bo Boga interesuje wszystko odnośnie twojego i mojego życia. Amen. Ja się cieszę, że Boga interesuje, kiedy zgubię klucze. I nie wiem, i mówię, Boże, pomóż mi je znaleźć, bo nie wiem, gdzie je położyłem. I powiem wam, że bardzo szybko przychodzi myśl tam. I człowiek idzie i mówi, o rzeczywiście. Niektórzy ludzie mówią, nie zawracaj głowy Panu Bogu. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. Ten niesprawiedliwy sędzia tylko dlatego wysłuchał tej wdowy w tym podobieństwie, bo ona była natarczywa. Ona go prosiła, on mówi, w końcu Boga się nie boję, z ludźmi się nie liczę, no ale przyjdzie kiedyś i uderzy mnie w twarz i będę znieważony. Czy słyszycie, co ten niesprawiedliwy sędzia? A więc wy się módlcie, nie ustępujcie, kołaczcie, aż Bóg odpowie i da wam to, o co prosicie. Powiem wam, żarliwość. Pragnienie. Dlatego Jezus powiedział, gwałtownicy. Co robią? Co robią gwałtownicy? Porywają Królestwo Boże. Porywają. Bóg ma niesamowitą radość, kiedy widzi, jak ludzie szukają Go, modlą się do Niego, proszą Go o Jego działanie, o Jego zbawienie, a także o różne rzeczy, aby Bóg ich błogosławił. Sługa Boży musi być oddany modlitwie. O tym mówią Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, wiersz 2 i 4. Pamiętacie, oni mówili tak, że my będziemy pilnować służby słowa i modlitwy. Tak powiedzieli apostołowie do Kościoła. Wy się zajmijcie albo wybierzcie sobie ludzi pełnych ducha, nienagannych, pełnych wiary, i tak dalej, niech oni obsługują stoły, ale my będziemy pilnować modlitwy. Kochani, zachęcam każdego z nas. Modlitwa jest czymś fundamentalnym i podstawowym w każdej służbie w Kościele Jezusa Chrystusa. Zacznij się modlić o to, co robisz. Błogosław Kościół, nabożeństwo, służbę, cokolwiek robisz. Panie, błogosław to, daj mi oglądać Twoje błogosławieństwo nad tym, co robię. Eliasz, człowiek podobny do nas, mówi Jakub w 5 rozdziale, wiersz 17-18. Eliasz był człowiekiem podobnym, dosłownie mającym takie same odczucia, emocje jak my i modlił się, żeby nie było deszczu i nie było deszczu przez 3,5 roku. To jest ciekawe, on musiał doszedł do takiego momentu, że Bóg mówi, okej, nie spuszczę deszczu. I poszedł do króla i powiedział, nie będzie deszczu. On był pewny. On był pewny. Dlaczego był pewny? Bo on wcześniej był na kolanach, on był przed Bogiem, on się modlił i Bóg mu odpowiedział na modlitwę. I dlatego mógł iść do króla i powiedzieć to, co powiedział. I Bóg stanął za tym. To nie był jego pomysł.
Człowiek, mąż, niewiasta, którzy chcą być przez Boga używani, muszą się modlić. Człowiek, który chce być używany, musi pilnie studiować Słowo Boże. Nie wyobrażam sobie już w ogóle kaznodziei, który nie ma upodobania w Słowie Bożym. No bo co on będzie wtedy głosił? Jak ma głosić Słowo Boże? Nie jakieś tam rzeczy z gospodarki, polityki, nie wiadomo co. Jesteśmy powołani do tego, aby głosić słowo życia. To dosłownie to słowo nazwane jest słowem, które darzy życiem. Anioł powiedział tak do Piotra i Jana w więzieniu: idźcie, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Inaczej mówiąc, człowiek, niewiasta, którzy chcą być przez Boga używani, muszą znać Pana. Czyli muszą znać Jego Słowo. Poznając Słowo, poznajesz Boga. Jego myśli, Jego zamiary, Jego charakter. Dowiadujesz się, kim On jest, co On zamierza, co On zrobił, w jaki sposób działa i też to pozwoli Ci właściwie oceniać sytuację w Twoim życiu. Ale to też muszą być osoby, które nie wątpią, ale wierzą Słowu. Wierzą Słowu. Wiecie, wielu słucha Słowa, wielu czyta Słowo, ale nie wierzą temu Słowu. Niektórzy mówią, tak, to tak naprawdę jest, to tak rzeczywiście, tak jak to Słowo, to tak trzeba żyć. A przecież można jeszcze inaczej. Są jeszcze inne autorytety. Ale dla Bożego dziecka, dla człowieka, który chodzi z Bogiem, który doświadcza Boga, to jest jedyne źródło wiary, życia, prawdy. Nie ma nic innego. Ktokolwiek by coś dodał do tego słowa, Bóg mu doda plag. Ktokolwiek by coś ujął, Bóg ujmie mu z Królestwa Bożego. Bóg powiedział w Starym i w Nowym Przymierzu przez Mojżesza i powiedział to przez naszego Pana i przez apostołów. Ktokolwiek by coś dodał lub ujął, obraża Boga. Słowo Pana. A więc ty doświadczasz mocy słowa, ale kiedy go doświadczasz i to słowo ciebie przemienia, stajesz się człowiekiem, który kocha to słowo. Psalm 1, Księga Jozuego 1, 7, 8. Popatrzcie, przeczytam choćby ten fragment z Księgi Jozuego, pierwszy rozdział, wiersz 7 do 8. Tam jest takie ciekawe wyrażenie skierowane do Jozuego, do lidera, do przywódcy, który po Mojżeszu miał prowadzić naród izraelski. I tutaj Bóg powiedział mu tak, 7 wiersz pierwszego rozdziału, tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. To nie jest tylko takie, wiecie, przechodzenie przez tekst, często takie niezastanawianie się nad tekstem. Masz rozmyślać, masz rozważać, masz dochodzić do prawdy. Jaka prawda jest zawarta w tym Bożym Słowie? Czego Bóg oczekuje, przed czym nas przestrzega i tak dalej, i tak dalej. Mamy poznawać Słowo Pana. I ten, którego Bóg chce używać, musi je znać. Bo jedynie Słowo Boże jest w stanie wzbudzić wiarę w życiu drugiego człowieka. Tylko Słowo Boże, które znasz, jest w stanie uczyć Bożej mądrości i Bożych dróg. Tylko Słowo Boże. Głoście wszystkie te słowa, które darzą życiem. Tak jest napisane. A więc rozmyślaj o nim. Pewien młody człowiek jechał ze swoim jakimś wykładowcą Słowa Bożego pociągiem. Siedzieli w jednym przedziale. I ten nauczyciel Słowa Bożego miał na siedzeniu i Biblię, i jakiś komentarz, jeszcze coś. Wykorzystywał czas. A ten drugi miał tam jakieś tygodniki, jakieś coś tam, taką prasę różną. I tak patrzy na tego wykładowcę, mówi, jak ja bym był, chciał być takim nauczycielem jak Pan. A on mówi,
No, to byś musiał zmienić trochę swoje zainteresowania. Musiałbyś poświęcić czemuś swój czas, jeżeli chciałbyś być takim nauczycielem. Rozumiecie? Nie staniesz się nauczycielem, nie będziesz dużo wiedział, nie będziesz mógł wiele przekazać, jeżeli nie będziesz znał Bożego Słowa. Dlatego jest napisane Słowo Chrystusowe, Kolosan 3,16, niech mieszka, niech się dosłownie zadomowi was w sposób obfity, we wszelkiej mądrości, nauczajcie i napominajcie jedni drugich. Mąż, którego Bóg używa, niewiasta, dziecko Boże, ma żywe poselstwo dla zgubionego świata. Głosi słowo życia. Słuchajcie, my musimy wiedzieć, że mamy poselstwo dla ludzi wokół nas. To jest poselstwo od samego Króla Królów. To jest poselstwo mówiące o zbawieniu człowieka. Jeżeli ty i ja w tym miejscu, gdzie jesteśmy, tego poselstwa nie przekażemy, może być tak, że ci ludzie nigdy nie usłyszą tego poselstwa. Bo Bóg ma właśnie ciebie tam w klasie, w pracy, gdzie jesteś, abyś przekazał słowo. Co ludzie z nim zrobią, to jest ich sprawa. Moim obowiązkiem, moją odpowiedzialnością jest głosić, przekazywać poselstwo dla zgubionego świata. Każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, ale jak mają wzywać, czytaliśmy na początku, jeśli nie ma tego, który zwiastuje. A więc po prostu dziel się tym, co Bóg uczynił w twoim życiu. Znasz, studiuj Boże Słowo, mów i przekazuj i licz, że to Duch Święty, to Słowo ożywi w sercu tego drugiego człowieka. Słuchajcie, nie trzeba wiele. Czasami zwykła prawda Bożego Słowa. My nie wiemy jeszcze, co przyniesie w wieczności owoc. Ludzie rozdają traktaty, Ewangelie. Ja czytałem w takiej książce różne historie na temat rozdanych traktatów, czy Ewangelii, czy nawet, wiecie, ktoś wziął od takiego domokrążcy, który chodził i rozdawał Biblię, prawda, i wszedł do jednego domu, on mówi, okej, dobra, fajne, zrobię skręta z papieru. I wziął i zaczął targać. Ale w pewnym momencie zaczął czytać. I to słowo doprowadziło go do upamiętania. Zobaczył, co on robi. Inny człowiek gdzieś sobie szedł drogą, miał dziurę w bucie. Można mieć dziury w bucie, nie? Akurat kiepsko mu się, trzeba powiedzieć, kawałek kartki leży. Wziął z winą, włożył do tej dziury, żeby mu tam nie chlapało. Przyszedł do domu, rozwinął, a tam był traktat mówiący o tym, jak pojednać się z Bogiem. I czytając go, to doprowadziło Duch Boży, zaczął działać w jego sercu poprzez zapisane tam fragmenty Bożego Słowa i oddał swoje życie Bogu. Kochani, mamy niesamowite poselstwo w naszej słabości, w naszej czasami nieumiejętności, ale bądź tym, który wie, że masz największe poselstwo od największego króla i reprezentujemy i przekazujemy to poselstwo. Apostoł Paweł w pewnym momencie mówi, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się. Moją odpowiedzialnością jest przekazać słowo. Odpowiedzialnością i pracą Ducha Świętego jest przekonywanie. I odpowiedzialnością tego, który słucha, jest odpowiedzieć na to Słowo Boże, na to poselstwo. To już nie zależy od ciebie, ode mnie, ale od tego, który słucha. Co on z tym zrobi? To jest jego odpowiedzialność przed Bogiem. Moi drodzy, wielu ludzi nie będzie miało wymówek, bo wielokrotnie słyszeli słowo. Więcej, czytali słowo. Może mieli kilka Biblii i tłumaczeń, tylko nie pozwolili temu Słowu doprowadzić siebie do żywej wiary w Chrystusa. Nie uwierzyli temu Słowu, nie zaufali temu Słowu. Ale jednak to przez słuchanie Słowa, przez Słowo przychodzi wiara. I człowiek jest doprowadzony przez Słowo do tej świadomości grzechu, do upamiętania i może przyjść pod krzyż Chrystusa.
Pan Jezus powiedział, że ta Ewangelia ma być zwiastowana, aż przyjdzie. A więc do samego końca Kościół ma zadanie, bez względu na to, co będzie się działo wokół nas, do samego końca mamy głosić Chrystusa ukrzyżowanego za grzechy świata i wzywać ludzi do pojednania z Bogiem przez wiarę w Chrystusa. Jeszcze dwie rzeczy. Siódma mąż, którego Bóg używa, to mąż wiary, który oczekuje rezultatów. Słuchajcie, naturalną rzeczą nas, którzy świadczymy, Kościoła, który zwiastuje, powinno być oczekiwanie na owoc, że to, co robię, wyda owoc. Jaki jest sens robienia cokolwiek, jeśli nie wierzysz, że to się uda? Czy że coś z tego będzie? Jaki sens podejmowania się budowania domu, jeśli i tak uważasz, że go nie zbudujesz? Bez sensu. Jaki sens, kiedy biega 11... Tak, ilu piłkarzy jest na wojsku? 11 piłkarzy, prawda? I jaki jest sens biegać tylko dlatego, żeby nie strzelić bramkę? Każdy, który tam wychodzi na boisko, chce strzelić bramkę. Po to wychodzi tych 11, żeby strzelić nie jedno, ale jak najwięcej. Osiągnąć sukces, zwyciężyć, osiągnąć rezultat. Apostoł Paweł w liście do Filipian, w liście do Rzymian mówi tak, kiedy przyjdę do was, chciałbym doświadczyć, żeby zebrać jakiś plon pośród was. W liście do Filipian mówi, wzywa ich, trwajcie w wierze, abym kiedy stanę przed Bogiem, mógł odebrać nagrodę z powodu tego, że wy należycie do Pana, że przez moją posługę przyszliście do żywej wiary. Plon. Drodzy, zbór powinien oczekiwać, że kiedy jest zborem, kiedy głosimy słowo, kiedy świadczymy, że do tego zboru Bóg będzie przydawał kolejne dusze. Zgodzicie się ze mną? To powinno być naszym oczekiwaniem. Bo Bóg tego pragnie. Bo Bóg, taki jest Jego zamysł, aby Jego Kościół wzrastał i pomnażał się. A jeżeli tak nie jest, to powinniśmy iść na kolana i powiedzieć, Boże, zrób to. A jeśli jest jakaś przeszkoda, pokaż nam. Oczyszczaj nas. Daj, abyśmy widzieli i zbierali plon. To jest wspaniałą rzeczą i dobrą rzeczą modlić się, Boże, pozwól nam zebrać żniwo. Jezus wzywał do tego, abyśmy szli, prawda, bo żniwo jest wielkie. Oczekuj plonu. Mąż, którego Bóg używa, to jest człowiek, który oczekuje rezultatów. Kiedy prowadzę swoją grupę dzieci, grupę młodzieży, zbór, ja oczekuję, że Bóg będzie dotykał zboru, przemieniał serca, że będziemy stawać się dojrzałymi w wierze, będziemy stawać się coraz bardziej podobnymi do Pana, że będziemy wydawać owoc w znaczeniu, że lud Boży będzie rodził duszę dla Królestwa przez świadectwo. To jest coś naturalnego. Tak więc miejmy wiarę, aby oczekiwać i oglądać wielkie rezultaty. Trzeba się natrudzić, trzeba się namęczyć. Ten mecz jest wyczerpujący, ale jaka wielka radość, kiedy nawet w ostatniej minucie, w ostatniej sekundzie pada gol, jest zwycięstwo. Jaka jest wielka radość w niebie, kiedy jedna dusza się nawraca, tak? I nikt nie musi tego mówić, ale radość przez Ducha Świętego wypełnia cały Kościół. Mamy tą radość. Oto jest zbawiony, uratowany człowiek. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Nie głosimy tylko dla świadectwa. Głosimy dla ratowania ludzi. Ewangelia jest na świadectwo, ale w pierwszym rzędzie jest skierowana, aby ratować ludzi przez Ewangelię, aby doszli do żywej wiary w Jezusa Chrystusa i do zbawienia, do osobistej wiary. Tak więc będziemy się modlić za chwilę. Miejmy to oczekiwanie. Boże, użyj mnie, użyj naszego zboru. Daj nam widzieć, daj nam zebrać owoc.
Daj nam widzieć rezultaty, aby jak najwięcej ludzi przychodziło do Ciebie. Mąż, którego Bóg używa. Ostatnia rzecz, o której on mówi. O, coś mi się to źle zapisało. Nie widzicie na pewno. Tam z tyłu. To mąż, który służy w mocy namaszczenia Duchem Świętym. Inaczej mówiąc, jest napełniony Duchem Bożym. Trudno sobie wyobrazić zwiastowanie bez mocy Ducha Świętego. Bo przecież, tak jak we wtorek na modlitwie mówiliśmy, to Duch Święty przekonuje ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. A więc bądź tą osobą, która szuka mocy Ducha Świętego w swoim życiu. Pełni mocy. Kiedy rodzisz się z Ducha Bożego, masz ten zaczątek i pieczęć, ale Bóg ma jeszcze pełnię i moc Ducha. Powiedział do swoich apostołów, zostańcie w Jerozolimie, weźcie moc Ducha i wtedy będziecie mi świadkami. Życie Kościoła rozpoczęło się od momentu, kiedy Duch Święty stąpił. Apostołowie przyjęli moc. Tu jest taka teologiczna dysputa, kiedy oni się narodzili na nowo, czy w tym momencie narodzili się na nowo i przyjęli moc Ducha Świętego, czy też kiedy Jezus zmartwychwstał i tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha, czy to był moment ich nowych narodzin. I myślę, że tutaj te dysputy będą trwały. Jakkolwiek człowiek narodzony na nowo jest wezwany do tego, aby został napełniony mocą z wysokości. Co jest ciekawe, Jezus na tej ziemi działał w mocy Ducha Świętego. Jakby pozostawił swoje atrybuty, nie korzystał z nich. Jest napisane, że stąpił na Niego Duch Święty w postaci jak gołębica. A później jest napisane, Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu. A później jest powiedziane, i powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei. I Bóg czynił przez Niego niezwykłe znaki i cuda. Jezus powiedział w Nazarecie, pamiętacie, w synagodze, Duch Pański jest nade mną. Namaścił mnie, abym ogłosił, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. A Dzieje Apostolskie 10:30 mówią tak. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich. W naszych tłumaczeniach jest słowo opętanych. Ale tam jest użyte słowo nie oznaczające opętanych, ale uciskanych, gnębionych, ciemiężonych przez diabła. Też oddane jest słowem opętanie, ale to nie jest to podstawowe słowo oznaczające opętanie. Bo Bóg był z nim. Jak Jezus z Nazaretu, jak Jezusa z Nazaretu, Bóg namaścił Duchem Świętym. Drodzy, jeżeli Jezus pokazał nam, w jaki sposób być używanym i służyć. Jeżeli Pan Jezus powiedział, że każdy narodzony na nowo może być napełniony Duchem Świętym, to mąż, którego Bóg używa, musi, powinien, niewiasta szukać tej pełni mocy Ducha Świętego. Dlatego, że zbawienie jest sprawą duchową i do zwiastowania Ewangelii potrzebujemy obecności i mocy Ducha Świętego. Bez Niego nie jesteśmy w stanie nic zrobić. To nie my przekonujemy, my dajemy świadectwo, ale chcemy w Jego mocy, pod Jego namaszczeniem dawać świadectwo. Kiedy modlimy się, On przychodzi, On nas napełnia mocą, On nas błogosławi, ale On też dotyka ludzi, o których się modlimy. Drodzy, na początku tego kolejnego roku chciałbym właśnie tym słowem się podzielić, tym tematem, mąż, niewiasta, których Bóg używa, czego powinien, jakie warunki, czy co powinno wydarzyć się w naszym życiu, aby tak było. Oczywiście, że możemy posłuchać i to wszystko zostawić. Ja tym słowem żyję od dłuższego czasu. Ono ciągle jakby wracam do niego, przypominam sobie te rzeczy, z którymi się z wami dzielę. Bo chciałbym być skoncentrowany na tym, wiedzieć, jakby w tym kierunku zmierzać, żeby to było moim udziałem. Potrzebujemy takiej dobrej duchowej rewolucji, Bożego działania w życiu naszym, w życiu Kościoła, naszego miasta, kraju, tak?
Oto są potrzebni ludzie, których Bóg zacznie używać, którzy postawili sobie cel, którzy mocno są skoncentrowani, aby Królestwo Boże było na pierwszym miejscu, którzy mówią do Boga: użyj mnie, posłuż się mną, którzy usuwają wszystko, co Bogu się nie podoba, tak aby Bóg mógł nas używać. Powstańmy, drodzy, aby się modlić.